Hej, witam Was serdecznie, z tej strony Hallak, słuchajcie, to będzie news właściwie tylko o jednej sprawie, prawie że o jednej sprawie, mianowicie wczoraj wyciekły dane odnośnie najnowszej Pantery. Pantery Premium, można powiedzieć Pantery dwójki, takiej jakby innej wersji, która będzie dostępna, sam nie wiem kiedy, być może w patchu już 9.4, no nie wiadomo. W każdym razie tak to wygląda. No, dosyć ciekawy czołg, ale wszystkie moje nadzieje zostały rozwiane przez ten oto obrazek, kurczę. Zaraz sobie zrobimy małą analizę, bo tutaj chyba albo są jakieś błędy, albo to jest jakiś, no, na pewno nie fake, bo po co ktoś by miał robić fake'a, natomiast dane te, które tutaj są, muszą się jeszcze zmienić, po prostu muszą się zmienić, jeżeli ten czołg ma być kupowany. Ja zdaję sobie sprawę, że część ludzi i tak go kupi, bo mają dużo golda, bo mają dużo kasy, bo lubią niemieckie czołgi i chyba na to liczy Wargaming. Natomiast do czego ten czołg? Słuchajcie, oczywiście będzie się nadawał do zarabiania, nie przeczę. Jest to działo 88 mm, długa, słynna 88 niemiecka, 203 penetracji, 240 obrażeń i tak dalej, i tak dalej. Całkiem fajna szybkostrzelność, dająca mu DPM na poziomie 2115, czyli super. Do tego działo w stosunku do Pantery 2 zostało, o dziwo, poprawione. To znaczy jest dużo celniejsze, to po pierwsze, i zwęża lepiej celownik, czyli no, dla mnie w Panterze 2 główny mankament to jest właśnie to zwężanie celownika. Lubię, jak to trwa jak najkrócej. Natomiast, słuchajcie, są tutaj pewne rzeczy, których po prostu no, nie potrafię zrozumieć. Przede wszystkim losowanie tej Pantery na poziomy 8, 9, 10. Słuchajcie, 8, 9, 10 i od razu tutaj, ponieważ na Facebooka na razie wrzuciłem tą wiadomość wczoraj, niestety byłem tak zarobiony wczoraj, że nie dałem rady zrobić żadnego filmu absolutnie. I ktoś tam do mnie napisał, że bardzo dobrze, że na dziesiątki, ponieważ przecież jest bardzo duża penetracja tego działa. No, ja się z tym zgodzę, okej. Jest to penetracja taka jak Pantery 2. Założenia Wargamingu było takie, że czołgi premium mają być trochę słabsze. Nie do końca to wychodzi moim zdaniem. Na przykładzie na przykład T25, SU-100Y, no nie wiem co tam jeszcze. Dużo jest czołgów takich, które T34 na przykład, no to na pewno nie są czołgi słabsze od ich odpowiedników, prawda? I tutaj, słuchajcie, porównać możemy to sobie z FCM-em. Mam ja tutaj dane FCM-a. FCM, słuchajcie, jest czołgiem ciężkim. To po pierwsze, będzie większy od tej Pantery, ale jego losowanie to jest 8-9. I przypominam, że tutaj o kant tyłka można sobie rozbić taką teorię, że tamten ma losowanie na dziesiątki, ponieważ ma 203 penetracji. FCM ma 212 penetracji. No to teraz powiecie coś innego, że czołg średni musi na boki jechać, na jakieś pozycje, z tyłu rozwalać i tak dalej. Oczywiście musi. Problem w tym, że ta Pantera jest niesamowicie mułowata, a przynajmniej dane wskazują na to, że będzie niesamowicie mułowata, mianowicie 12,9 konia na tonę w stosunku do na przykład FCM-a właśnie wspomnianego, który ma 18, no to jest, kurczę, pewne nieporozumienie. Tak samo prędkość tutaj ma 51, a 46 ma Pantera, prawda? Dlatego to dla mnie jest niezrozumiałe. Mam wielką nadzieję, że to zostanie zmienione. Jeżeli ona będzie losowana na dziesiątki, no to naprawdę, no, coś masakrycznego. Jest plus tej Pantery, bardzo duży. Mianowicie, słuchajcie, celność działa. Celność jest jeszcze lepsza niż w Panterze dwójce. W Panterze dwójce już jest ok, moim zdaniem. Gdzie mamy tutaj to działo i tą celność? O, to jest chyba tutaj, czyli 0,307. Oczywiście dla 100% załogi, no czyli całkiem celne działo, naprawdę celne działo. Natomiast później czytamy tutaj, że opuszczanie tego działa to jest 2 stopnie. Oczywiście mówię o opuszczaniu do przodu. Opuszczanie w bok prawdopodobnie będzie 7 stopni. Słuchajcie, nie wiem czy ktoś z Was próbował grać albo grał czołgiem
wysokim, takim jak jest Pantera, z opuszczaniem tak minimalnym działa, 2 stopnie. Ja może wam powiem taki przykład. Jakiś czas temu na serwerze testowym Wargaming wymyślił sobie, że czołg E50 trzeba znerfić. I czołg E50 dostał właśnie opuszczanie działa albo 2, albo wręcz 0 stopni. Jaki był tego efekt? Słuchajcie, po prostu nie da się grać praktycznie. To jest ciężko opisać, trzeba po prostu zagrać. Musielibyście, nie wiem, wejść do bitwy, na sztywno ustawić sobie działo na pewnym poziomie, w Panterze 2 na przykład, E50 albo innym czołgu, albo Panterze 1, i spróbować w ogóle grać. Jest to tak diabelnie trudne, że po prostu szok. Ja rozumiem, że w bok będzie 7 stopni, można się bokiem ustawiać i to wychylać. Słuchajcie, ale ile razy można się bokiem ustawiać i wychylać to działo? Zresztą 7 stopni w bok to też nie jest jakaś tam rewelacja. Gdyby w bok było 10 stopni, to wtedy okej. Natomiast 7, to i tak często będziecie musieli tą pakę całą Pantery wystawić, prawda? No a 2 stopnie, to wam powiem, jak to było na tym serwerze testowym. Wziąłem E50 i pojechałem albo jedną, albo dwie bitwy maksymalnie. I po prostu w czasie bitwy kompletnie nie mogłem niektórym czołgom prawie że nic zrobić, ponieważ nie mogłem celować w ich kadłub w ogóle. Rozumiecie? Jeżeli czołg znajduje się w odległości, nie wiem, 50 metrów od nas, 40-30, czołg dosyć niski, nie macie szans opuścić działa, żeby wycelować mu w kadłub. A przynajmniej ja wtedy nie mogłem. Co musiałem robić, żeby to osiągnąć? Musiałem szukać takiego terenu, który pozwoli mi nachylić kadłub pod kątem, nie wiem, tam powiedzmy 5-4 stopni i dopiero wtedy mogłem opuścić działo. Do tego w tej Panterze 2 sztucznie obniżono prędkość do 46 na godzinę, co jak na meda, no rozumiem, że jest to więcej niż medy, powiedzmy, brytyjskie, okej, te wysokiego poziomu, ale jest to za mało. No wiadomo, że te 12.9 nie pozwoliłoby na osiągnięcie większej prędkości, zgodzę się. Natomiast chociaż jak z górki kurka wodna byśmy jechali, to żeby było te 50, prawda, czy tam 50 parę. Oprócz tego jeszcze z takich danych została ona troszeczkę odchudzona, czyli ma na przykład z boku 50, a z przodu 80. Jeszcze dodatkowo można powiedzieć, że silnik za to został ten mocny zabrany i tutaj 600 została wstawiona. Słuchajcie, cena tego czołgu, jak widzicie tutaj, to ma być 11 500 golda. Dla kogo to jest kurka wodna czołg? Dla kolekcjonera, takiego jak ja, pewnie tak. Natomiast przy losowaniu tej Pantery na dziesiątki, kurczę, to nie wiem, czy czasem nie opłacałoby się bardziej i nie wyszłoby taniej grać normalną Panterą, tą M10, prawda? Jeżeli chodzi o premium, zwłaszcza, że jest o wiele, wiele tańsza i często są na nią promocje. Dodatkowo te 2 stopnie tutaj, bo zapomniałem powiedzieć. Słuchajcie, to spowoduje, że jeżeli z przodu zajedzie was jakikolwiek niski czołg, a tych czołgów niskich mamy od groma po prostu, to nie zrobicie mu nic. I nie mówię tutaj z przekorą, że nie wiem, tam się cofniecie czy coś. Nie, nic mu nie zrobicie. Po prostu, jeżeli gość się z przodu przylepi, nie będziecie w stanie wycelować, nawet podejrzewam, w jego wieżę. Gdyby w WoCie były wielkie mapy i strzelało się na wielkie odległości, to gra tą Panterą nie byłaby aż taka trudna, ponieważ, kurczę, nie wiem, z daleka pozycję byśmy sobie obrali, ostrzeliwali i wtedy miałaby ogromne zalety. Oczywiście do snajpienia ta Pantera się nadaje, jak najbardziej. No natomiast nie wiem, czy czołg średni akurat powinien być tylko do snajpienia, prawda? Ja sobie średniakiem lubię posnajpić, nie powiem, ale jeżeli jest jakaś newralgiczna sytuacja, no to chciałbym tym średniakiem wtedy ruszyć dupsko i pojechać, coś zdekapować, nie wiem, zajechać od tyłu jakiegoś gościa i tak dalej. Z tą prędkością to będzie naprawdę dosyć trudne. No a na przykład pojedynek z typem 59 na bliską odległość, a zresztą nie tylko z typem 59, z każdym czołgiem niskim będzie z góry przegrany, no ja nie wiem. Napiszcie, co o tym myślicie. Może są jakieś zalety, których ja, kurka wodna, nie zauważyłem. No jest 1500 życia tu prawdopodobnie, no to jest dużo, nie powiem. Jak na czołg średni to jest bardzo, bardzo dużo. Będzie oczywiście bardzo duży zarobek netto, wiem o tym, bo to będzie działo takie jak Tigerze, no ale kurczę, nawet FCM jest dosyć trudnym czołgiem do grania, żeby nagrać czystej kasiory, trzeba się mocno napracować. Natomiast tutaj ani opuszczania działa,
ani losowania na dziewiątki. No nie wiem, nie wiem. W każdym razie taki to jest news. No tu jeszcze tam jakieś zdjęcia są. To wygląda praktycznie jak Pantera 2, to troszeczkę może być mniejsze. Jeszcze jedna taka wiadomość jest, że system kar, który miał wejść dla ludzi, którzy się zabijają, prawdopodobnie nie wejdzie jednak w 9.3, ponieważ Wargaming nie domyślili się, że ludzie mogą skacząc po prostu po jakichś tam górkach sami się zabijać w czasie walki, a nie specjalnie. I nie wiedzą, jak sobie z tym poradzić i prawdopodobnie zrezygnują na razie z tego. Kurka wodna, nie wiem, czy tam nie ma testerów, a jeżeli są, to czy podczas testów żadnemu nie udało się po prostu zabić, jak miał mało życia i skakał po jakiejś tam górce? Czy kogoś gonił, czy tak dalej, szybkim czołgiem? No kurczę, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. Dobra, to taki krótki news. Napiszcie, co sądzicie o tej Panterze. Czy to jest warte w ogóle 11 500 golda? Przypominam, że to jest bomba pieniędzy. 11 500 golda. Nie wiem, może tutaj chcą zrobić czołg dla tych, którzy uwielbiają średnie czołgi niemieckie i nie mają na przykład czołgu, którym jednocześnie mogą robić kasiorę i szkolić załogę. Chociaż Pantera M10 tutaj jest dosyć ciekawym czołgiem, moim zdaniem. No nie wiem. W każdym razie to koniec, żegnam się z wami. Do usłyszenia.